jest właśnie piękne w Bułgarii, że mamy stragany, mamy targowiska, gdzie możemy się zaopatrzyć w różnego rodzaju owoce, świeże i warzywa, a tutaj naprawdę mamy z czego wybrać. W Bułgarii zakupy można zrobić właściwie o każdej porze. Soboty i niedziele są handlowe, co wyróżnia ten kraj. Czy wy widzieliście w jednym miejscu tak dużą różnorodność papryk? Papryki słodkie, papryki ostre, papryki bardzo ostre, papryki długie. Bardzo często spotykane na bułgarskich stołach i używane przez Bułgarki. Jeżeli chodzi o paprykę, to jest symbol Bułgarii. Jest to produkt podstawowy, który wykorzystywany jest praktycznie w większości bułgarskich potraw. To jest papryczka czerwona, nie jest bardzo ostra i to jest taka półostra. Jest tam 100 gramów. Poproszę 100 gramów. Proszę sobie wybrać. Dobrze, wezmę bez torebki. Musimy chronić przyrodę. Dobrze. W Bułgarii się mówi, że jeżeli czuszka, papryczka jest taka spękana, to świadczy o jej pikantności, o jej ostrości. To jest papryka, która się nazywa kozi róg. Wyglądem swoim przypomina rzeczywiście kozy róg. Jest to papryka trochę ostra, trochę słodka. A ten wariant czuszki jest nie bardzo ostra. Ma smak papryczki, ale dla dzieci i dla gości jest uniwersalnym wariantem, dlatego że nie każdy lubi paprykę ostrą. A ta, zobaczcie, jaka piękna. 100 gramami służy. Poproszę 100 gramów. A to jest bamia. I w Polsce chciałam kupić, nie znalazłam. Używają gospodynie tego produktu do konserw, do gióweczów i do różnego rodzaju sosów. Albo płaszcz. Ile płacę? 7 lewa. 7 lewa. Zapłaciliśmy za tak szeroką gamę papryczek, tylko 7 lewa, co jest tylko 14 zł. To jest coś bardzo dobrego. To pasta z ostrej papryki, kopru, liści pietruszki i czosnku. Sami to robimy. Taki rodzinny przepis. Niech też nasz smak będzie dla ciebie prezentem. Pani powiedziała, że to jest nasz prezent. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Ja również dziękuję.